Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Chciałam powiedzieć, witam Was w poniedziałek. Ale nie, na szczęście nie. Jest już wtorek. Powiem Wam szczerze, że jest mały szoking w trampkach, bo jest 4 stopnie. A ja wiecie, to dodałam cienkie leginsy, koszulka, no bo tak mi się jakoś rano ciepło wydawało. A dopiero przed chwilą patrzę na termometr, jest 4 stopnie. O, panie i panowie! Ale nas normalnie ta pogoda to robi w tyndybała, nie? Czy jak to się tam mówi? Ja już troszkę lepiej z tymi oczami. Wczoraj wzięłam tabletkę w końcu. Oczywiście nie znalazłam, więc musiałam się posiłkować apteką. Ale powiem Wam szczerze, że w tym roku to jest, albo z wiekiem to się wszystko nasila, albo to w tym roku tak wszystko szybko jednocześnie wybuchło, bo aż tak jak mnie dopadło w tym roku, to jeszcze w życiu nie miałam. Zresztą ja nigdy nie miałam alergii. Ja mam od 2 lat dopiero i powiem szczerze, że naprawdę bardzo współczuję, bo pierwszy rok, jak mnie dopadła alergia, to ja wybrałam serię antybiotyków, wszystkiego. Wiecie co, ja byłam leczona na wszystko. Bo to, że mi nie przyszło do głowy, że to jest alergia, to pal licho, no mogło mi nie przyjść, tym bardziej, że jak, wiecie, lekarz się pyta, jest pani na coś uczulona, ma pani jakieś alergie? No nie, nie mam. A to wtedy pamiętam, matko, ja miałam już nos, to słuchajcie, jedne rany, bo mnie po prostu woda leciała, jakieś sudafety, krople na katar, cuda na kiju. Ja już pół apteki przetestowałam i dopiero przyjechała do mnie taka znajoma, i ona tak na mnie patrzy i mówi tak, Jezu Marta, ty wyglądasz jak mój mąż. Ja się zaczęłam śmiać, mówię, no dzięki. Ona mówi, nie, nie, wiesz, chodzi mi o te objawy, mówi, on dokładnie ma to samo, tylko że jak gdzieś tam na magazynach w kurzu pracuje. No i mówi, weź sobie kup takie tabletki, tam mi podała nazwę, mówi, spróbuj sobie, czy to ci pomoże, bo to jemu tak pomaga. Słuchajcie, ja po pierwsze tego samego dnia jeszcze pojechałam do apteki. W ogóle bzdeta, bo Jezu, co to, śnieg pada? Nie wiem, ale coś takiego dziwnego pada. Ameno. No i wracając do tematu, wiecie co, tabletki kosztowały 7 zł. Po pierwszym dniu, po pierwszej tabletce, Boże, już taka ulga, że w ogóle szok. Druga tabletka, ja już nic i po trzeciej tabletce przestałam brać i miałam do końca w ogóle już sezonu święty spokój. Powiem Wam, że myślałam, że ją będę po prostu całować, nie powiem gdzie. A ja się tyle czasu męczyłam. A cały problem nie rozwiązali lekarze, tylko zwykła babeczka, która podpowiedziała coś takiego. Także od tego momentu ja zawsze mam te tabletki, z tym, że czasami nie pamiętam, gdzie je schowam. I one mnie ratują życie, bo nie biorę tak na co dzień tabletek na alergię, bo ja mam właśnie tak. Mi najbardziej dokucza taki ten początek, taki ten pierwszy bum. Dobra, dość już o alergiach. Teraz trzeba sobie wziąć część poranną. Spadło mi. Jezu, jak coś spadnie na podłogę, to trzeba szybko podnosić, bo już zaraz tam amatorzy na to są. Te tabletki to robią takie duże, że to połknąć, to mówię Wam. Normalnie jak czopki. Dobra, woda się gotuje, bo dzisiaj będzie jajko. Ogórek kiszony, rzodkiewka i nie wiem co tam jeszcze, zobaczymy do czego się dokopię, bo muszę się jeszcze zaraz, słuchajcie, przygotować do pracy. Muszę sobie podrukować parę rzeczy, bo wczoraj już moje plany były wielce ogromne, no część tam zrobiłam, bo nie powiem, że nie, ale połowy nie zdążyłam i w ogóle nie miałam wczoraj siły. Bo ja ogólnie przez ten weekend to się trochę słabo wyspałam. Taka wymęczona, bo to wiecie, chcesz wszystko nadrobić.
I nie idzie tak, jak powinno iść. Ale nieważne. Zaraz to rozkręcimy. A powiem wam, że zanim wstałam z łóżka, to przeglądałam pogodę na najbliższe 2 tygodnie. No i powiem wam, że jest lekka dramaturgia. Ale też powiem wam drugą sprawę dla równowagi. Moja aplikacja jest taka durnowata, że mało kiedy się to sprawdza. Więc jest szansa, że i tym razem się nie sprawdzi. Mam taką serdeczną nadzieję. Bo tu jakieś 5 stopni, deszcz, śnieg i takie jakieś kurwa cudawianki. Więc mam serdeczną nadzieję, że to się nie sprawdzi. Tarararam. Tadidadam. No i tak się właśnie zastanawiam, co tu dzisiaj na obiad? Co gotujecie? Przyznajcie się. Znaczy, przyznajcie się, proszę. Przyznajcie się, co gotujecie. Powiedzcie, pochwalcie się, co gotujecie. Bo ja chyba znowu mam ten moment, w którym mnie to gotowanie zaczyna denerwować. I tak jak mówiłam, najlepiej gotować na 2 dni, wtedy masz 1 dzień świętego spokoju i to w sytuacji... W ogóle musimy, wiecie, właśnie, wiecie co, bo wczoraj wam zaczęłam mówić o tej Adzie Gadzie, o tych patentach na organizację i mam do was taki pomysł, bo wy jesteście kumate babki i często ogarniacie takie sprawy, że szok. Piszcie mi, jakie macie swoje patenty na organizację dnia, na przyspieszenie tego czasu, bo ja potrzebuję przeorganizować wszystko. To, że wiecie, gotowanie obiadu na 2 dni, może macie jakiś patent na zakupy, jakiś patent na sprzątanie, żeby to szybciej, może coś takiego, więc jeżeli macie jakieś takie rzeczy, z którymi warto się podzielić, piszcie w komentarzach, bo wiecie co, no nie tylko ja mogę skorzystać, ale wszystkie dziewczyny tutaj zebrane na kanale, podejrzewam, że bardzo chętnie jedne podłapią, inne chętnie się podzielą, bo ja muszę, wiecie co, nadchodzi lato i ten cały mój sezon już rusza, on tak naprawdę ruszy już teraz od tej niedzieli, delikatnie jakieś takie pierwsze kroki. Ale znowu jak mi to ruszy, to ja będę pracowała 7 dni w tygodniu. No i powiem wam szczerze, że naprawdę przydałoby się jakoś wdrożyć takie rozwiązania, które nie są, wiecie, wywracające życie do góry nogami, ale które ułatwiają i przyspieszają. Dlatego też, moje kochane dziewczyny, jak coś takiego macie, to podzielcie się, please. A tu moje wizątko przyszło, maniutkie wizątko. Matka jajka robi, wiesz? Matka jajka robi. No, ty już zjadłaś, dostałaś jajeczko. Ty już dostałaś jajeczko. Matusia też dostała. Matunia śpi. Stwierdzam, że moje psy to też meteopaci. Też meteopaci jesteśmy, nie? Ale ty tu musisz czujna być, żeby tobie coś tu nie umknęło. Dziewczyneczko, nie? Czarna jak węgiel. Hajer przodowy normalnie. Hajer przodowy niedobry. Niedobry ten pies taki jest. Ostatnio tak daje czadu, że matka już normalnie na skraju wytrzymałości jest momentami. A tak chwaliła, że ona jest taka grzeczna dziewczynka. Ojej, taka grzeczna. Nic takiego nie mówiłam. Odwołuję. Nic takiego nie powiedziałam. Kukula ostatnio jak rozpracowała śmietnik, słuchajcie, w łazience. Tak wstałam rano, to po prostu nie wiedziałam, co się stało. Tak mi się wydawało, że był jakiś napad albo coś wybuchło. Wszystko powyciągała. Wszystko. Dobra, bo się zagadałam i mi się jajka zrobią zaraz na twardo, zamiast z płynnym żółtkiem. Oh no. Aha, już chyba coś skiepściłam. Dobra. Zjemy i takie dziobra, dziewczyny. Dorzucę sobie tutaj coś i uciekam jeść, bo już późnawo się robi, a my widzimy się już, mam nadzieję, po pracy. No nie, no bez kitu śnieg pada.
drzewa białe, zakwitnięte, a tu pada śnieg. Przecież to będzie jakaś tragedia. Autentycznie pada śnieg. Bez komentarza. Jechałam z pracy, robię obiad w 7 minut. Słynny. Czyli passata. A robię ten obiad, bo mi zostało troszeczkę odrobinę sosu do spaghetti, tak niepodzielnie. I dość dużo makaronu, bo tak ostatnio nagotowaliśmy. Więc trzeba to dzisiaj wykończyć, zjeść. To też dorobię, wrzucę to i to. Makaron, zawsze ja to się śmieję, że to jest w 7 minut, bo tyle się gotuje makaron, ale makaron mam już ugotowany. Muszę go tylko przelać gorącą wodą. Jeszcze raz przerzucić do garnka i wymieszać sosem, więc tak naprawdę to w 3 minuty. Prawie zupka chińska. No i zaraz będę myśleć, co dalej, bo nie ukrywam, że wróciłam dzisiaj bardzo późno, z pół do piątej. Wprawdzie ja już chwilę jestem, bo zdążyłam wypić kawę. Ale to nie zmienia faktu, że i tak dzisiaj to wszystko jest za późno. Widzicie, jak pięknie wyskoczyło? I tak ma być. Także ja robię ten obiad, a z wami widzę się za chwilę. Oczywiście z kotem, żeby nie było. On tu siedzi na parapecie i asystuje. Wiecie co? Ja to po prostu doszłam do wniosku, że ja lubię siedzieć z psami na podłodze. Jakoś mi tutaj tak wygodniej. A tylko sobie tutaj usiadłam, przyszła. O Jezu. Przyszła Kokolinda. Ja to się dzisiaj śmiałam, że tak. Bo tak weszło do domu. Matylda, wiecie, ze swoją dostojnością. I Kokolinko z takim roztrzypaniem. I normalnie wyglądała jak księżna Matylda i jej giermek Koko. Giermek zasnął sobie, nie? Matusia tam śpi. Mati dzisiaj siedziała na podłodze. Boże, Adzie miała siedzieć na stole. Leżała sobie na podłodze i coś tam w łapie grzebała. No i miała tą łapę tak rozczapiżoną, więc ja tam, wiecie, zajrzałam, czy coś jej się tam nie wbiło, czemu ona tam grzebie. A Koko tak patrzy, co my tam robimy. Przyszła i tak jej ogląda tą łapę, wiecie, taka znawczyni, że po prostu szok. Uśmiałam się jak nie wiem. No i teraz też sobie posiedziałam chwilę, zapiłam sobie szadę, bo ja uwielbiam szadę. Zwłaszcza jak mi tak potrzebuje takiego, wiecie, psychicznego odpoczynku, to wtedy leci szadę. I tak sobie właśnie na słuchawkach przesłuchałam jedną płytkę. No ale patrzę, że już jest ta godzina. Boże, jak ja już wyglądam. Że trzeba iść już robić film, to tamto, siamto, owamto. I nie ma już za bardzo czasu. Więc przyszłam się tak naprawdę z wami pożegnać. Piszecie mi, że podziwiacie mnie za to, co robię. Słuchajcie, nie, tu nie ma co podziwiać, ja naprawdę nie robię niczego innego, co wy robicie. A to, że ja sobie lubię brać jakieś dodatkowe rzeczy na głowę, ja zawsze taka byłam i już chyba, wiecie, taka umrę, tutaj się nic nie zmieni. Zawsze lubię być aktywna, lubię robić dużo rzeczy, ale zauważyłam, że im jestem starsza, tym szybciej się męczę i szybciej wypalam pewnymi rzeczami. Więc, o Jezu. Więc takie coś, Boże, jakiego mam psytulaska. Jezu, jak kocham ten pychol. Kocham bardzo. Chociaż wczoraj dostałaś zakaz wstępu do łazienki, nie? Wczoraj dostałaś, nie gryziemy mamusi. Mamusie trzeba kochać, a nie gryźć, nie. Wczoraj dostała zakaz wstępu do łazienki, bo wiecie co, normalnie tak się rozbujała z racji tej swojej nowofunlandości i bycia wodołazem, że ja się nie mogę wykąpać. Ja nalewam sobie wody do wanny, ona się ciśnie. Ciśnie normalnie łapy na wannę, już dupę tam próbuje dźwignąć, trzecią łapę zarzuca, ona wchodzi. No powiem wam, że w szoku jestem, bo to jest mój trzeci nowofunland, ale żaden nie miał aż takiego parcia na kąpiele. I matka ostatnio musiała z napienioną głową wyleźć, wyrzucić maleństwo za drzwi. To się tak kłóciła, szczekała pod drzwiami, że powiem wam szczerze, że normalnie dom wariatów, jakby ktoś tak z boku popatrzył. Dlaczego mnie gryziesz?
Uśnij sobie już, pośpi, odpocznij trochę. Zobacz, Matunia już poszła spać. Pieski muszą spać dużo, wiesz? Żeby się zdrowo rozwijać, rosnąć, muszą długo spać. Nie mogą tak cały czas czuwać na każdym kroku, kogo tu urąbać za chwilę, wiesz? No, jutro jedziemy do twojej szkoły. Tam się wyżyjesz. No właśnie, kurczę, jutro jedziemy do szkoły, także słuchajcie, ja się naprawdę muszę już wziąć za jakąś... Ojej. Nie, kokula, nie wolno. Się już naprawdę muszę wziąć za jakąś robotę, muszę iść zmontować dla was film. Umyć głowę swoją. Umyć głowę. Ty to naprawdę jesteś po prostu pies nad psy. I to twoje szaleńcze spojrzenie. Kokolandia. Ty jak koka. Normalnie jak dostaniesz V-Powera, to jak po kokainie. A słuchajcie, w ogóle jak ja ostatnio się, znaczy uśmiałam. Na początku to się wkurzyłam strasznie. My tak rządzimy dużo na TikToku, nie? No i już tam nawet tak nam dość się to konto rozbujało i w ogóle słuchajcie, ostatnio dostaliśmy w ogóle mało co bana, bo ja tam nagrałam filmik, gdzie, w którym Matylda mówi, że ruda małpa mi ukradła patyka. To wiecie, to było... Boże, położyła się na staty. To było w taki przenośni, że ruda małpa, ten pies, sąsiadka. I dostaliśmy ostrzeżenie za molestowanie i zastraszanie. I powiem wam, że tak nam spadło wyświetlenie, że jak wcześniej było 200 tysięcy wyświetleń, tak teraz jest 200. No i TikTok nas po prostu tak docenił, że ja najpierw to się tak, wiecie co, wkurzyłam, no ale odwołałam się, a oni odrzucili moje odwołanie, wiecie. Molestowanie i zastraszanie. Ja! I Matylda, bo to głównie Matylda dostała tego pana. Także powiem wam, świat nie widział takie szopki. Po prostu szopki. Ludzie gołe dupy, jak to się mówi, gołe tyłki wystawiają. Patologia różna, a Matylda za to, że ruda małpa zabrała jej patyka. Ale zobaczcie, no przecież ruda małpa, takie zwierzę o takim kolorze, istnieje naprawdę. I gdyby chodziło faktycznie o tą rudą małpę, no to... To się nie zgadzasz, Koko, prawda? No wiesz, poniekąd to i ciebie dotyczy. Tylko tu akurat występowała Matyldzia w roli głównej. Matyldzia banicję wyłapała. Świat nie widział, słuchajcie. Dobra, dziękuję wam pięknie za to, że jesteście, za to, że piszecie komentarze, za to, że oglądacie. Obiecuję usiąść znowu, bo ja czytam wszystkie komentarze, tylko celowo nie odpisuję, żeby mi nie uciekły, bo jak wiecie, już wam polubię ten komentarz, to on mi ucieka i ja już go później nie widzę i nie mam jak odpisać, ale usiądę sobie jutro rano do kawki, jak wy będziecie oglądać ten film. Ja wstanę wcześniej, będę działać i odpisywać na komentarze. Pomożesz mi? Ty będziesz zębami odpisywała. Będziesz wszystkim serduszka i łapki wysyłać, tak? Buziaczki i łapinki twoje. Świat zwariował, mówię wam, normalnie świat zwariował. Maleństwo nie gryź matki, bo to się wszystko nagrywa, mówię ci. Jak Matylda za kija dostała bana za molestowanie, to ty dostaniesz, nie wiem, zagrożenie życia. Uciekam, dzięki, cześć, pa.